Witam Was, kochani, serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 27 czerwca. E, I karta dzi na dziś mamy kapłankę. E, to jest zazwyczaj ta karta, jest ukazana pod postacią kobiety, e, siedzącej w świątyni, e, spowitej jakimś światłem księżyca. Kapłanka jest w miarę taką poważną kartą, tajemniczą, chłodną. E, kapłanka jest pośredniczką. Ona przekazuje informacje między świadomością a podświadomością. Ta karta mówi również o tym, żeby po prostu nie żądać od kapłanki odpowiedzi. Żeby znaleźć jakąś odpowiedź we własnym życiu, na własne życie, człowiek powinien odczytywać te, znajdować odpowiedzi w drodze medytacji, otwarcia się na podpowiedzi intuicji. I ta karta pojawia się właśnie w takiej chwili, w której należy zwrócić uwagę na swoje sny, na swoje przeczucia. Ta karta symbolizuje intuicję, pamięć, taką głębię strażnika wiedzy tajemnej. Jeżeli szukacie odpowiedzi, powinniście zachowywać swoje opinie dla siebie. A odpowiedzi szukać znacznie głębiej. Jeżeli chodzi o uczucia i miłość, to ta karta będzie oznaczała spokojny związek, związek pełen szacunku. Tutaj w tym związku może się pojawić problem w sferze seksu u jednego z partnerów. To jest związek, który może być skupiony na rodzinie i ceniący wartości duchowe, niekiedy ceniący bardziej wartości duchowe aniżeli materialne. Także wartości duchowe będą ustawiane w tym związku na pierwszym miejscu. Jeżeli praca i finanse, ukoronowanie kariery zawodowej, jakieś zaszczyty związane z wykonywaną pracą, realizację planów zawodowych. Jakie co może się dzisiaj wydarzyć? Możecie mieć jakieś rozmowy kwalifikacyjne, testy, możecie podjąć naukę gdzieś wyjechać i oddać się pasjom i zainteresowaniom. To będzie dzień taki spokojny. Będzie takim, to będzie taki dzień, w którym będziemy oczekiwać czegoś, na coś, czekać na coś, na przykład na wyniki jakichś egzaminów, a czegokolwiek. To jest taki dzień, w którym nie powinniśmy zbytnio dużo planować. To jest dzień ogólnie takiego oczekiwania na to, co będzie się działo. Działania podejmujcie tylko w takim wypa wypadku, jeżeli Wam to wewnętrzny głos podpowiada. To będzie taki dzień zadumy, refleksji, przemyśleń. Dzień, w którym należy przyjrzeć się swoim snom i zwrócić uwagę na swoją intuicję. Także spokojnego dnia Wam życzę. I szukajcie odpowiedzi sami w sobie. Pozdrawiam Was serdecznie. pa. pa.